bardzo trudny temat. Temat, który chodzi za mną od i jeszcze trochę. Temat się nazywa zaufanie. Nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko oparte w naszym życiu jest na zaufaniu. Jak wsiadasz do autobusu, to ufasz, że ten autobus zawiezie cię tam, gdzie chcesz dojechać. Wszystko jest oparte na zaufaniu. Jeżeli robisz jakikolwiek interes, to ufasz, że druga osoba cię nie oszuka. Czyli nie jest możliwe zrobienie jakiegokolwiek interesu, jeżeli nie łączy ciebie z drugą osobą zaufanie. To znaczy, każde oszustwo oparte jest też na zaufaniu. Oszustwo polega na tym, że budzimy u drugiej osoby zaufanie, aby potem je wykorzystać. Każdy związek jest oparty na zaufaniu. Zaufanie jest podstawą wszelkich kontaktów międzyludzkich. Przychodzę do kawiarni i mam zaufanie, że jak zamówię kawę, to dostanę kawę. A jeżeli nie dostanę kawy, tylko coś innego, to znaczy, że to jest pomyłka. I dlatego informuję ciebie, że nie jest możliwe jakiekolwiek działanie z drugim człowiekiem, jeżeli nie zbudujemy zaufania. Nie jest możliwe oszukanie drugiej osoby, jeżeli ona nam nie ufa, bo jeżeli nie ufa, to oszustwo nie istnieje. I to jest ta druga strona medalu. Jeżeli nie ufamy, to nie zostaniemy oszukani. Ale jeżeli nie zostaniemy oszukani, to znaczy, że nie weszliśmy w ten kontakt. I dlatego informuję was, drogie panie, że za każdym razem cierpicie wtedy, kiedy zaufałyście, a ktoś wasze zaufanie naruszył. Chcę wam powiedzieć, że równie często się zdarza, że ktoś wam zaufał, a wy naruszyłyście czyjeś zaufanie, bo on, spotykając się z tobą, zaufał ci, że ty się nim zainteresujesz, zachwycisz, oczarujesz. On zaufał ci, że ty chcesz z nim wypić kawę i dlatego on się czuje rozczarowany, jeżeli ty skończysz znajomość na kawie.